Marszałku. Czesław Ryszka. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tak odnosząc się mężczyzn w Senacie mamy bardzo dużo. Pani senator Zdrojewskiej, my na pewno oglądamy zupełnie inne wiadomości w innych telewizjach. Bo tam, gdzie ja się pojawiam, kogokolwiek pytam, to mówi, no wreszcie mamy porządną telewizję, w której mówią prawdę. No ale trudno. A co do pani senator, pani Czyk-Poździej, ja bardzo panią szanuję, naprawdę. I to, co pani powiedziała, tą swoją historię radiową, na pewno prawdziwą, to jednak ten wychwalany przez panią prezes zostawił 2,5 miliona długu i tak, słuchalność Radia Katowice jednocyfrowa. Także nowy prezes obiecał, że słuchalność się podwoi, będzie dwucyfrowa oraz, że zlikwiduje dług. Zobaczymy, prawda? Ale taka jest też prawda. Wracając do ustawy, czy zaczynając o ustawie, no najpierw słowo o potrzebie uchwalenia ustawy o Radzie Mediów Narodowych, bo widzę, że państwo zupełnie nie mówicie konkretnie o ustawie, więc przede wszystkim wynika ona z tego tymczasowego charakteru ustawy z 30 grudnia 2015 roku po zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Także ustawodawca wskazał tutaj dzień 30 czerwca 2016 roku jako ostatni dzień obowiązywania tej ustawy.